minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wezwał ambasadora Niemiec, chce zaprotestować przeciwko temu, że politycy... Ale ja myślałem, że przeprosić. A za co myślałem, że minister no nie wiem, jedyny sens takiego spotkania to widzę, że powinno być przeproszenie ambasadora Niemiec za dość mało mądre wypowiedzi niektórych polskich polityków, jakoś by... To chyba dzisiejszy wpis pani poseł Pawłowicz o koniecznym bojkocie niemieckich produktów i wzywanie rządu do takich działań, które wyeliminują to wielkie zło, no bo przewodnia siła narodu, jaką mam przeczucie, panie pośle, że pan się myli, że minister Waszczykowski nie będzie przepraszał ambasadora. Myślę, że dobrym gestem byłoby wtedy zrezygnowanie z samochodów niemieckim, którym się rząd polski posługuje, czy inne instytucje. Chodzi o antypolskie wypowiedzi polityków niemieckich. Ja nie widzę ich w tym kontekście antypolskim, to po pierwsze, ale skoro już ten wątek poruszyliśmy, to myślę, że znów Putin się cieszy, że przewodnia siła narodu, jaką jest PiS i jej lider, wskazała Niemcy jako największego wroga, bo przecież z Niemcami razem w Unii i dzięki współpracy gospodarczej z Niemcami budujemy swój rozwój i bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś tutaj widzi wroga, to naprawdę nie rozumie chyba polskiej racji stanu, interesu narodowego i źle go określa. A mówię o tym w kontekście także takiej wypowiedzi, jakie słyszałem wczoraj, na przykład minister Kownacki mówi o złej dysproporcji w naszych relacjach gospodarczych. To co? To mamy zamrozić gospodarcze relacje z Niemcami? Przecież to absurd. Ale ja myślę, że nie rozumieją tego, co mówią, ich skutków tych słów politycy Prawa i Sprawiedliwości, źle określając właśnie w ten sposób główny problem, czy też wroga, mówiąc wprost.